Te szokujące wydarzenia będą miały miejsce podczas trzeciej fali koronawirusa w Polsce. Szok i dowierzanie dzisiaj przedstawiam przerażającą, mrożącą krew w żyłach wizję przepowiednie Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą koronawirusa trzeciej fali w Polsce. Ile potrwa, ile osób zginie, jak ona będzie wyglądać, czy odpuści, czy szczepionki coś pomogą, czy też nie. No właśnie tego wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego filmu, także pozostańcie do samego końca. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przerażającą wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego dotyczącą trzeciej fali koronawirusa. Jeżeli tak w ogóle ma, można ją nazwać, no bo tutaj czy ona jest trzecia, czwarta, ta piąta czy dziesiąta. W każdym razie teraz jest bardzo duża liczba osób zakażonych każdego dnia, bardzo dużo ludzi umiera każdego dnia, i to wszystko przewidział Jasnowic Jackowski, tak, no bez jakiegoś tutaj podlizywania się, bez jakiegoś gloryfikowania. Taka jest prawda. Jasnowic Jackowski mówił o tym, że będzie trzecia fala koronawirusa, czy będzie bardzo dużo, duża liczba osób zakażony koronawirusem na przełomie marca i kwietnia i to się rzeczywiście realizuje. Natomiast powiedział też, jak będzie wyglądała ta trzecia fala koronawirusa, tak? Ile osób tutaj jeszcze może umrzeć, ile po prostu zachoruje, czy szczepionki coś pomogą? Bo Jasznowicz-Koski to właśnie definiował, że trzecia fala koronawirusa będzie na przełomie marca i kwietnia, że to wszystko praktycznie potrwa do początku lata, gdzieś tak do czerwca, że będą takie górki i spadki, że troszeczkę po prostu spadnie. Ta liczba osób zakażonych potem znowu wzrośnie, ale mniej więcej to się utrzyma na tym samym poziomie. Czyli tutaj byśmy zadali kłam, jeśli chodzi o rząd Prawa i Sprawiedliwości i tutaj Ministra Zdrowia, który mówi, że jak on to mówi, że apogeum koronawirusa, jeśli chodzi o tą trzecią falę koronawirusa jest już za nami, tak? W ogóle jak może polityk dzisiaj mówić, tak, że coś jest za nimi, jeśli chodzi o apogeum? To jest po prostu a istne szaleństwo, tak, jeśli chodzi o koronawirusa, tak, to co, 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 co się dzieje. Nie wiadomo, czy jakaś będzie mutacja i tak dalej. No ciężko, jeżeli po prostu koronawirus będzie tak, że 100 osób dziennie nie będzie zakażonych i nie wiem, pięć osób będzie umierało każdego dnia, to można by powiedzieć, że w jakiś sposób po prostu rząd sobie poradził, jeśli chodzi o koronawirusa. Natomiast dzisiaj ogłaszać takie deklaracje, no to moim zdaniem jest zdecydowanie za wcześnie, bo jest to rzecz, na którą nikt nie jest w stanie praktycznie zapanować. Chociaż Brytyjczycy mają zdecydowanie mniejszą liczbę osób zakażonych, mają po prostu po 20 osób, umierają każdego dnia. No też bardzo dużo, ale no nie 700 czy 800 zgonów tak jak u nas każdego dnia. Na kiedy to nagrywam, to jest praktycznie po 30 tysięcy osób zakażonych każdego dnia. I to nie jest kwestia tego, że nie, nagrywam akurat, nie wiem, po prostu po świętach wielkanocnych i te statystyki e, są takie duże, tak? To jest rzecz, która się utrzymuje, znaczy rzecz po prostu, statystyki, to są ludzie za, za tymi statystykami stoją, tak? Dusze praktycznie tych zmarłych ludzi e, i żywych, e, to jest praktycznie po 30 tysięcy osób zakażone każdego dnia i po 700-800 zgonów każdego dnia. Natomiast Jasnowiec mówi w ten sposób, że trzecia fala nie napawa mnie optymizmem. W moim poczuciu to się nie skończy, trzecia fala będzie bardzo długa Poluzuje ona, a następnie po prostu znowu to obłoszenia będą poluzowane, a następnie znowu będą po prostu zaoszczone, i to wszystko potrwa do początku lata. Tak, to wszystko praktycznie potrwa do początku lata. Jasnowiec mówi w ten sposób: to wszystko wygląda bardzo pesymistycznie, nigdy bym nie pomyślał, że tak to się potoczy, tak, jesteśmy już zmęczeni psychicznie kolejną falą koronawirusa. Tak to właśnie mówi tutaj Jasnowic Jackowski. Tutaj warto dodać, że Jasnowic e, mówił o tym, że ta fala ma potrwać do lata jeszcze, zanim po prostu odbyła się konferencja prasowa z udziałem premiera Polski, premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra Dworczyka, rzecznika rządu. A co ciekawe, on, e, Dworczyk po prostu teraz jest nawet jakimś specjalistą czy przedstawicielem rządu do spraw szczepień, tak? E, oprócz tego, że jest rzecznikiem, już go się pod, podpisuje w ten sposób, e, tak, jeśli chodzi o media. Natomiast właśnie to mówił e, Jasnoid Zackowski, zanim praktycznie rząd PiSu czy premier Morawiecki ogłosili, że chcą zaszczepić, tam do lipca czy do sierpnia, 20 milionów Polaków, tych, którzy są chętni, tak? Że będą po prostu masowe szczepienia, też chociażby w aptekach, e, będą mogli szczepić fizjoterapeuci, pielęgniarki, lekarze. No, pielęgniarki już teraz mogą szczepić, tak? Ale e, tam też po prostu bał studenci piątych roków medycznych, tak? W studiów medycznych. No, masowa praktycznie skala, jeśli chodzi o szczepienia. Tylko ja mówię zawsze tak, ale czy będą szczepionki, tak? Czy będą fiolki? Bo sama czynność, jeśli chodzi o szczepienie nie jest to nic skomplikowanego, na dobrą sprawę no, większość z nas robiła sobie jakiś zaszczyt w ciągu życia, czy przeciwbulowy, czy z jakąś witaminą, e, czy na przykład jakiś po prostu inny w kolano, czy w brzuch. Oczywiście no, nie można samemu sobie robić zaszczyt na, na czy szczepionkę przyjmować, ale e, jakby sama czynność, jeśli chodzi o szczepienie, no nie jest jakby skomplikowana, tylko problem jest, jeśli chodzi o właśnie o te fiolki, o sam po prostu, e, samą szczepionkę, żeby ona była dostępna, e, bo to, to pewnie po prostu tak większość i tutaj farmacy i innych osób potrafi wykonać sam po prostu szczepienie. Natomiast właśnie, tu Jasnowidz mówi, że to po prostu e, tak szybko nie minie. Tak samo wypowiedział się na temat kwestii powrotu uczniów do szkoły. Według Jasnowidza Jackowskiego, Jackowskiego uczniowie nie wrócą do szkoły do końca roku. I tu muszę powiedzieć, że to się pokrywa też z moimi takimi przewidywaniami. Oczywiście ja nie jestem Jasnowidzem tylko jako kowalski, jako zwykły obywatel mam, mam prawo po prostu wyrazić swoje zdanie. Ja mówiłem od samego początku, to był błąd jeśli chodzi o powrót uczniów i młodzieży do szkoły we wrześniu 2020 roku. Było zdecydowanie za wcześnie, że po prostu uczniowie wrócili. Tak samo teraz ciągłe mamienie, tak? Dwa tygodnie dłużej, tydzień dłużej po prostu i tak dalej. No nie, no po co po prostu mówić to? Oni nie wrócą do szkół, do czerwca, góra, e, najszybciej wrócą po prostu we wrześniu tego roku i to zobaczymy też, jakie będą statystyki, jak będzie wyglądała kwestia szczepień, czy nie będą po prostu problemy z, e, z tą dawką, jeśli chodzi o szczepionki i tak dalej, z, z dostawą. Natomiast to, to nie, nie ma sensu. Tak samo szczepiono nauczycieli, bo myślano, że po prostu zaszczepi się nauczycieli, a e, to, jest, to spowoduje, że po prostu uczniowie będą mogli szybciej wrócić Wrócić do szkół, a potem przyszła tak ta duża liczba osób zakażonych. Ja mówię, że bardzo dobrze, niech będą szczepieni nauczyciele, nawet w, jako jedna z pierwszych grup, tak? Natomiast problem jest tego typu, że tu było szczepienie z myślą taką, żeby po prostu uczniowie wrócili do szkół. To jest niemożliwe na dzień dzisiejszy, tak, jest to po prostu niemożliwe na bazie tak dużej liczby osób zakażonych i też się nic nie stanie tym uczniom po prostu tak po te kilka miesięcy, bo już robi się wie, taką wielką tragedię i tak dalej, wiadomo, że jest to niewygodne, no ale jest jakby siła po prostu wyższa, tak, chcę mieć po prostu po 50, po 60 tysięcy osób zakażonych każdego dnia, no nie. No więc tutaj Jasnowiec zackowski mówi, że uczniowie nie wrócą, że ta trzecia fala po prostu potrwa bardzo długo, że te obostrzenia będą poluzowane i będą one zaostrzane że po prostu będą też rejony w Polsce, tak, które będą na mapie takie czerwono-buraczkowe, że będzie bardzo dużo osób zakażonych, jeśli chodzi o koronawirusa i też mówi jasno Jackowski na temat tego, że będą rejony, takie niebieskie punkty, kropki na mapie, gdzie będą po prostu osoby zakażone być może inną odmianą koronawirusa, tak, tą brytyjską, tym brytyjskim wariantem koronawirusa. No zobaczymy, Wielka Brytania pokazała, że jednak te szczepionki dały radę, że po prostu też odmrażają już stopniowo, ale powoli, ale jednak gospodarkę. Miejmy nadzieję, że po prostu poradzimy sobie, jeśli chodzi o koronawirusa, tak, że te szczepionki dadzą tutaj to, taki sam efekt jak w Wielkiej Brytanii, no ale na to potrzeba przede wszystkim szczepionek, bo wydaje mi się, że moce przerobowe są, tak poszczególne miasta, miejscowości deklarują chęci do nawet dużej ilości szczepień. Tak na przykład tutaj Warszawa, prezydent Czaskowski, który mówi, że oni są w stanie w Warszawie szczepić tygodniowo 80 tysięcy osób, bo 13 czy 16 punktów, jeśli chodzi o szczepienia, no to jest naprawdę sporo, to jest bardzo dużo, takim tempem, no, tylko potrzebne są fiolki ze szczepionką, tak, to jest najważniejsza kwestia. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie sobie, trzymajcie się, cześć.